Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Paweł Wierzchoń. Pan jest trenerem gimnastyki dla dorosłych na co dzień. Promuje pan WF dla dorosłych. Jest pan też trenerem gimnastyki sportowej, kulturystyki, instruktorem akrobatyki sportowej. No i nie wiem, chyba wszystkiego prawie. Dzień dobry. No jest trochę tego, mam dosyć rozległe zainteresowania, jeżeli chodzi o aktywności fizyczne, wynikające z tego, że jestem bardzo ciekawy tego, jak działa ludzkie ciało. To właśnie o tym porozmawiamy, jak działa ludzkie ciało, bo mówi się tak, że sport to zdrowie, że ćwiczenia wydłużają życie, ale są też tacy, którzy mówią, że sport to kontuzje. Po której stronie pan stoi? To zależy, jakie chcemy osiągnąć cele właściwie, no bo musimy rozgraniczyć sport rekreacyjny od sportu zawodowego. W sporcie zawodowym trzeba robić wszystko, żeby maksymalizować wyniki sportowe, więc tam jest duża szansa na to, że takie kontuzje przy nadmiernych obciążeniach mogą się pojawić. Natomiast przy rekreacji jest mniejsza szansa na kontuzję, aczkolwiek wszystko zależy od tego, jakie cele sobie ustalimy, jaki poziom sprawności reprezentujemy, no i jak często będziemy ćwiczyć oraz tak w jaki sposób będziemy się do tego przygotowywać, bo szczególnie ważne jest to, żeby wykonywać jakieś aktywności fizyczne, trzeba się odpowiednio przygotować do tego, więc tutaj skupiamy się na przygotowaniu tak zwanym motorycznym. No i od tego przygotowania motorycznego będzie związane w przyszłości to, czy ulegniemy jakiejś kontuzji, czy też nie. A jak pan ocenia kondycję Polaków? Czy mają dobrą kondycję fizyczną, czy coraz więcej Polaków ogólną kondycję ma słabą? Znaczy, z tych badań, których miałem dostęp, to okazało się, że 70% Polaków w ogóle nie wykonuje jakiejkolwiek aktywności fizycznej w ciągu miesiąca. Jest to dramatyczny wynik tak naprawdę. W mojej ocenie po pandemii ten wynik jest jeszcze znacznie gorszy. Sprawność fizyczna ogromnie spadła. Mam do czynienia po prostu z coraz słabszymi uczestnikami moich zajęć. Coraz bardziej musimy jakby hamować się, jeżeli chodzi o jakieś osiągnięcia, ambicje i cele, które chcemy osiągnąć przez moje zajęcia. Stąd no, tutaj duży nacisk potrzebny by był teraz położyć, trzeba by było, żeby znowu, tak jak było przed pandemią, faktycznie przed pandemią był bardzo duży nacisk na aktywność fizyczną, było popularne bieganie, był popularny crossfit, było popularne wszystkie aktywności na powietrzu w obrębie ciężaru własnego ciała. No i teraz jakoś tak zauważyłem, że jest tego mniej, mało osób jest, jakby tutaj promuje się w tej kwestii. No i według mnie jest dużo gorzej niż było przed pandemią. A z czego to wynika? Czy ma pan taką wiedzę? Wydaje mi się, że no, są zmiany tutaj nawykowe, jeżeli chodzi o użytkowanie social mediów. Dwa, że no, dużo osób na przykład zrezygnowało z dojazdu do biura, co spowodowało to, że spędza więcej czasu w domu. No i też mamy tutaj dwie opcje. Jedna opcja to aktywności fizyczne są w domu wykonywane albo wcale. To takie rozleniwienie, że tak powiem. A drugie, że no jak były fajne miejsca treningowe, które były gdzieś w okolicy pracy, no to po pracy od razu się szło na to miejsce treningowe. No i potem dopiero wracało się do domu. A teraz jakby tego nie ma. Zauważyłem, że moi klienci na przykład rezygnują z moich zajęć, dlatego że właśnie zdecydowali się mieszkać pod Warszawą. Stąd tutaj w tym przypadku no, oni pod Warszawą nie mają takich miejsc, jakie mieli w centrum Warszawy na przykład. Więc może to być jeden z kluczowych powodów. No, drugi to to, że mamy taki teraz świat, gdzie wszystko jest instant i właściwie mamy na wyciągnięcie ręki, więc ludzie oczekują szybkich rezultatów, no ale niestety w sporcie wymaga się tutaj dużej dyscypliny, regularności, to wymaga czasu, to wymaga tutaj zaangażowania, no skupienia się też przy okazji, trzeba poprawić dietę, trzeba zmienić swoje nastawienie do tego, żeby przekraczać swoje granice. No i to powoduje, że dużo osób po prostu rezygnuje z tego wysiłku, no bo nie czuje takiej wewnętrznej potrzeby,
a dwa, że no może teraz przez to, żeby dużo spędzili czasu w domu, przez tą pandemię, no to też nie mają ochoty po prostu mieć integracji z ludźmi. Często też się okazywało, że dużo osób poznało swoją prawdziwą naturę w postaci introwertyzmu i niekoniecznie muszą na siłę się spotykać z ludźmi, na przykład takie zajęcia grupowe jak moja, nie są dla nich atrakcyjne. Właśnie, to może spróbujmy uświadomić, jakie są korzyści z tych ćwiczeń, z tej gimnastyki, z tego WF-u dla dorosłych, bo czy rzeczywiście jest tak, że naprawdę wystarczy 5-10 minut dziennych ćwiczeń siłowych i później pół godziny spaceru codziennego? Jakakolwiek aktywność fizyczna dla osób, które w ogóle się nie ruszają, czyli cały czas spędzają w trybie siedzącym swój czas, no to będzie jakakolwiek aktywność, będzie zdrowotna, czy 5, czy 10, czy 15, czy 20 minut, ona będzie zbawienna dla tej osoby. Natomiast, żeby osiągnąć jakieś rezultaty, czyli na przykład schudnąć parę kilo, poprawić swoją sylwetkę, postawę ciała, wzmocnić się, zwiększyć kondycję, no to tutaj wymagamy sporo więcej czasu. Tu już trzeba to w jakiś sposób te aktywności fizyczne dywersyfikować. Oczywiście zacząć można zawsze od spaceru. Spacer jest zbawienny. Każdy z nas powinien te 10 tysięcy kroków przynajmniej zrobić, żeby utrzymać wszystkie podstawową funkcjonalność naszego organizmu. Tu mówimy tutaj o krążeniu, oddychaniu i pracy mięśniowej. To takie minimum 10 tysięcy kroków codziennie warto by było zrobić jako spacer. Natomiast dodatkowo generalnie każdy z dorosłych osób powinien przynajmniej 1,5 godziny robić jakąkolwiek aktywność fizyczną, tu właśnie od spaceru, po bieganie, po właśnie spędzanie czasu na siłowni. To jest minimum 1,5 godziny w mojej ocenie codziennie. Dzieci około 2,5 godzin, bo potrzebują więcej ruchu na to, że im się rozwija aparat ruchowy. No i teraz trzeba sobie uświadomić, jeżeli 1,5 godziny dziennie powinienem poświęcić czasu na jakąkolwiek aktywność fizyczną, czyli od spaceru, pobieganie i tym podobne, no to w tym momencie zajęcia pół godziny, godzinę, półtorej, no to będą coś, co naprawdę może pomóc człowiekowi utrzymać to zdrowie i sprawność fizyczną. No i uniknąć przyszłościowych kontuzji, bądź jakichś urazów, bądź różnych bolesności, które potem będą doskwierać. A jeżeli są takie bolesności, no to wtedy nasza jakość pracy i życia spada tak naprawdę, więc trzeba brać pod uwagę, że to jest jakiś rodzaj profilaktyki. Więc taki WF dla dorosłych, który u nas co prawda trwa godzinę 45 minut, ale robimy kompleksowo całe ciało, no jest czymś, co pozwala takim osobom utrzymać tą sprawność i zadbać właśnie o ten aspekt. Dobrze, zapytam pana jeszcze o taką kwestię, bo powiedział pan, że 10 tysięcy kroków, to ile to jest? Kilometr? 2, 3? Wiem, że każdy ma te kroki, ta długość jest inna, no ale są no tak, ilość kroków, to ile to będzie na metry przeliczając? Czy kilometry? Około krok mniej więcej to jest między 0,5 metra a 0,75, około gdzieś tak. No więc jeżeli byśmy założyli, że mały kroczek to jest to 0,5 metra, no to mamy około, no około kilku kilometrów, tak? Natomiast jakby się policzyło, że pójdziemy do sklepów to i z powrotem, to już mamy 0,5 kilometra albo nawet kilometr. Więc biorąc pod uwagę fakt, że na przykład ktoś wychodzi na spacer z psem przez 0,5 godziny, to jest w stanie te 2-3 kilometry nawet zrobić. Także to nie jest tak, że to są jakieś ogromne ilości odległości, które trzeba pokonywać. Ja zazwyczaj poruszam się komunikacją miejską, więc będąc to w ciągu dnia na mieście w komunikacji miejskiej, ja jestem spokojnie w stanie zrobić od 10 do 20 tysięcy kroków, więc to nie jest nic nadzwyczajnego, co trzeba zrobić, tylko po prostu trzeba wziąć pod uwagę to, czy jeżeli jesteśmy z małego miasta, to czy koniecznie trzeba jechać samochodem do pracy, skoro ten dojazd nie wiem, trwa 10-15 minut, czy nie lepiej się przejść te 20-25 minut drogi, no i po prostu szukać tych okazji do tego, żeby się po prostu przejść, tak? Więc w mojej ocenie, jeżeli ktoś chce i sobie wyznaczy ten cel, to jak najbardziej jest to możliwe. No i tutaj dużym czynnikiem, który by miał wpływ na to, co my możemy zrobić dla siebie, no to są właśnie wyznaczanie celów, kim chcemy tak być naprawdę w przyszłości. Tak, mówimy tutaj o naszej kondycji fizycznej, nie mówimy, jaki zawód będziemy wykonywać, natomiast tą kondycję fizyczną to tak naprawdę zdobywamy od najmłodszych lat i to chodzi o to, żeby tą starość, czyli ten wiek, kiedy mamy 50-60 lat, żeby być w dobrej kondycji, no to trzeba wcześniej ćwiczyć, tą aktywność w sobie rozwijać. Ale jak pan to ocenia? Czy rzeczywiście te młode osoby częściej ćwiczą, a starsze nie? Powiem szczerze, że teraz, jeżeli mam wziąć pod uwagę na przykład dzieci z lat 70., które w tamtych czasach dorastały, czy z lat 80., to one są teraz osoby dorosłe, które już mają rodziny i zbliżają się do tej 50.
no to one są bardziej aktywne i sprawne fizycznie niż osoby, które teraz wchodzą w wiek produkcyjny. Dlatego, że my za naszych czasów jeszcze, no bo ja też się zaliczam do lat 80., mieliśmy podwórka, mieliśmy boiska, biegaliśmy codziennie poza domem na jakieś różne gry i zabawy, właśnie biegaliśmy z kolegami, z koleżankami i spędzaliśmy bardzo dużo czasu. Ja pamiętam, że jak na przykład wyszedłem o 10 z domu, to przez cały dzień mnie nie było, mama mnie szukała, bo gdzieś tam obiad był, po kolacji, a i dopiero gdzieś na kolacji brudny, taki umrosany, wracałem do domu, żeby coś zjeść, bo dopiero wtedy czułem głód, a tak to cały dzień spędzałem na podwórku. Teraz czegoś takiego nie ma. Tutaj jest bardzo duży problem na to, że te osoby będą już teraz, są już takie problemy, że mają takie choroby i schorzenia, które mają właśnie osoby 40, 50, 60-letnie, mając w wieku 20 lat, więc taki WF dla dorosłych, których ja prowadzę z postaci zajęć z gimnastyki i rozciągania, to jest ostatni dzwonek dla takich osób. Jeżeli teraz nie wezmą się za to, no to w przyszłości będą bardzo poważne mieli problemy już w młodym wieku i będą się mierzyć z tym, co nasi się obecnie rodzice mierzą w wieku 60, czy tam 50, czy 70 lat. Także warto od dziecka dbać o tą aktywność fizyczną, dbać o to, żeby te dzieci się ruszały, bo się powstaje nawyk, który potem siedzi z tyłu głowy, że powinniśmy się poruszać i nawet jeśli mamy mało czasu, to znajdujemy potem szukamy po prostu alternatyw, żeby znaleźć czas, żeby chociaż raz, dwa razy w tygodniu coś cokolwiek porobić. No właśnie, i jeżeli nie mamy tego nawyku, nie ćwiczymy, to niestety, ale co się dzieje? Zmniejsza nam się ilość masy mięśniowej. Jeżeli chodzi o kości, to te kości też nam się, ta masa nam się zmniejsza. No, dochodzi do złamań, prawda? Tak. A czy w każdym wieku można sobie tą masę mięśniową i tą kostną poprawić? Zdecydowanie, to już kwestia tylko teraz treningu, jaki wybieramy. No tutaj w tym przypadku dla osób starszych, żeby zbudować masę mięśniową, to ważny jest trening siłowy, który rzeczywiście z ciężarami zewnętrznymi, oporami daje ten impuls i bodziec do rozwoju masy mięśniowej. Natomiast zanim zaczniemy to robić, no to warto by było przez jakiś czas, na parę miesięcy poćwiczyć tą gimnastykę, żeby przygotować ten aparat odruchowy do obciążeń siłowych, ponieważ potrzebujemy odpowiedniej elastyczności mięśni, potrzebujemy zakresów w stawach, które pozwolą nam swobodnie wykonywać dane ćwiczenia w pełnych zakresach, bo dzięki tylko pełnym zakresom, jakie wykonamy w danym ćwiczeniu, rozrost masy mięśniowej będzie równomierny na całej długości mięśnia. Inaczej mogą być przykurcze, które właśnie te przykurcze, które nas gnębią przez siedzący tryb pracy albo też właśnie na siłowni, kiedy są przykrócone te ruchy, mogą powodować potem zerwania, naderwania i uszkodzenia więzadeł, stawów i mięśni. Więc siłowy trening jak najbardziej, ale poprzedzony właśnie gimnastyką. A gimnastyka to właśnie jest ćwiczenia ogólnorozwojowe, takie wielostawowe, które właśnie mają przygotować aparat ruchowy do tych ciężkich wyzwań. Czyli ta gimnastyka to jak wygląda? Ćwiczenia gimnastyczne polegają na tym, że składają się z ćwiczeń wielostawowych głównie. Natomiast na takich zajęciach, które ja prowadzę, one mają na celu przede wszystkim rozruch stawów i rozciągnięcie i zmobilizowanie obręczy miedniczej oraz obręczy barkowej, która jest kluczowa, jeżeli chodzi o ćwiczenia w różnych dyscyplinach sportu. Dodatkowo robimy ćwiczenia aktywacyjne, czyli prewencję taką, jeżeli siedzimy 8 godzin na krześle czy w samochodzie, no to właśnie próbujemy zaktywizować mięśnie, które się wyłączyły w trakcie tego siedzenia, więc skupiamy się dużo na tych mięśniach i na tych słabych ogniwach, to się tak nazywa, słabych ogniwach łańcucha biokinematycznego i tam wzmacniamy te słabe ogniwa, żeby one w całym tym łańcuchu ruchu brały czynny udział, ponieważ większość problemów teraz obecnych czasów jest to, że w pewnym łańcuchu ruchu, który nie mamy wykształcony przez właśnie ten pobyt na podwórku, osłabiają się pewne odcinki pracy i one właśnie definiują potem w przyszłości kontuzję, bo za ich pracę przejmują silniejsze mięśnie, powstaje dysbalans mięśniowy, no i tutaj dochodzi często do kontuzji. Więc my w gimnastyce skupiamy się na tych słabych ogniwach. To często są na przykład mięśnie, które stabilizują łopatkę, to są mięśnie na przykład pośladków, to są mięśnie zginaczy biodra, to są mięśnie brzucha, które są porozciągane i osłabione. Więc robimy wszystko, żeby poprzez poprawę postawy ciała, odpowiednio ustawione ciało i wykonywanie ćwiczeń powoduje to, że wzmacniamy te osłabione mięśnie, no i one wracają właśnie do tego łańcucha ruchu. A ile czasu potrzeba, żeby tą sylwetkę naprawić? Mam na myśli tutaj to, co pan powiedział, te mięśnie brzucha, no ten kręgosłup, który wszystkich boli. Tak, tak. Tutaj chodzi o mięśnie stabilizacyjne kręgosłupa. No więc to jest wszystko już indywidualna sprawa. To wszystko na to ma wpływ to, czy
Mieliśmy aktywność fizyczną za dziecka, to czy przebyliśmy jakieś kontuzje, to czy uprawialiśmy jakieś sporty, to czy mamy właśnie taki siedzący tryb życia, to jak nawet się odżywiamy, to co mamy nawet w głowie, czyli tutaj mentalność jest też ważna, ponieważ jeżeli mieliśmy na przykład traumy, różnego rodzaju świadkami mieliśmy wypadków, no to nasze ciało się będzie siłowo obkurczać, ponieważ było przestraszone albo było lękliwe, lub też było na przykład w pozycji ataku, czyli byliśmy w permanentnym stresie. No to wszystko ma wpływ na to, jak nasza sylwetka wygląda i w efekcie tutaj te ćwiczenia mają właśnie pomóc rozluźnić nasze ciało, pozbyć się stresu i uwolnić to ciało z tych przykurczy. No i tutaj mamy różne okresy. Ja widzę postęp i po miesiącu, po 3 miesiącach, po 5 miesiącach. Wszystko zależy od tego, ile czasu na to poświęcimy i czy podejmiemy się tutaj naprawy swojego ciała poprzez współpracę z fizjoterapeutą, bo umówmy się, wielu rzeczy gimnastyka poprzez rozciąganie, ćwiczenia mobilizacyjne-aktywacyjne nie jest w stanie rozwiązać problemów, jak nie zrobi tego fizjoterapeuta, ale może być bardzo pomocna w pracy z fizjoterapeutą, dzięki temu mniej wizyt będzie nas kosztowały te wizyty u fizjoterapeuty i szybciej rozwiążemy problem, który nas trapi. Ja czytałam takie badania, opracowania, że powinno się ćwiczyć nie dłużej niż 60 minut, czyli godzinę, bo podobno te ćwiczenia już wykonujemy je ponad godzinę, to one tak naprawdę nam szkodzą. Czy pan rzeczywiście podtrzymuje taką opinię? Nie wiem, co to za badania były, natomiast wie pani, no, w latach 60., 70. cukier krzepił, więc biorąc pod uwagę teraz takiego typu rzeczy, w których właśnie jeżeli ktokolwiek zniechęca do aktywności fizycznej albo utwierdza przekonanie, że potrzebuje, nie wiem, 30 minut, 40 minut, no to jest w totalnym błędzie. Ciało ludzkie jest tak skonstruowane, że kiedyś byliśmy przystosowani do tego, że przez cały dzień biegaliśmy za tymi zwierzętami, żeby je upolować, więc cały czas ludzki organizm był na głodzie, był w stand-by, był w gotowości. Okazało się, że prymitywni ludzie, którzy biegali za tymi zwierzętami, to nie biegali na zasadzie, że łapali je w zasadzki, chociażkolwiek później to się rozwinęło i to było bardzo skuteczne, tylko biegali za tą zwierzyną, aż ta zwierzyna padła. Więc tutaj skazane jest to, że ludzki organizm jest zdolny właśnie do biegania maratonów, jest zdolny do pływania, przepłynięcia Bałtyku, jest zdolny do ekstremalnych rzeczy, które potwierdza, ludzkość to potwierdza na każdym kroku, co roku sobite kolejne rekordy. To właśnie wynika z tego, że ludzki organizm jest niesamowitą maszyną i ona wręcz potrzebuje ruchu. Także jeżeli chodzi o podtrzymanie sprawności ruchowej, to 60 minut jak najbardziej dziennie wystarczy. Tak jak powiedziałem, w mojej ocenie jest to około 1,5 godziny i to już nie ma znaczenia, czy będziemy chodzić, czy będziemy biegać, czy będziemy robić trening siłowy, czy chodzić na sztuki walki, cokolwiek, co nas interesuje. Ważne, żeby zachować tę ruchomość, żeby utrzymać naoliwione, że tak powiem w cudzysłowie, stawy, a dzięki temu mamy mniejszą szansę na kontuzję. I teraz, jeżeli chodzi o aktywność... A jeszcze pana tutaj, jeszcze pana tu dopytam, bo powiedział pan o naoliwieniu tych stawów, one się naoliwiają, jak ćwiczymy. No a teraz, jeżeli mieliśmy zastój, parę lat nie ćwiczymy, no i rzeczywiście mamy jakieś takie komplikacje zdrowotne, czy wtedy, jeżeli zaczniemy ćwiczyć, to mamy szansę na naprawę tego? Tak, tutaj trzeba by było zrobić taki właśnie przegląd, tak jak robimy przegląd w samochodzie, no to tutaj trzeba by było taką analizę postawy ciała zrobić, ale zanim analizę postawy ciała byśmy zrobili, to najpierw warto by było się udać do dietetyka, ponieważ wiadomo, że tutaj zastanie, tryb siedzący i tak dalej powoduje to, że gromadzimy dużą tkankę tłuszczową, też pewnie przez długi poziom stresu i siedzenia sięgamy po niezdrową żywność, więc tu najpierw trzeba było dobrze organizm oczyścić właśnie z tych złogów tłuszczowych, ponieważ nadmiar kilogramu będzie nie służył rzeczywiście aktywności fizycznej, więc tu warto by popracować z dietetykiem, często też z psychologiem, na to, że mamy różnego rodzaju traumy, które nas trapią, nie mamy zaleczone jaj, co powoduje to, że właśnie sięgamy po słodycze, po fast foody i tym podobne rzeczy, żeby szukać szybkiego właśnie takiego zaspokojenia i strzału tutaj dopaminy. No i zanim, jeżeli już to zaczniemy robić, czyli zaczniemy zdrowo odżywiać się i poprawimy tą wagę i energię, bo przede wszystkim, żeby aktywność fizyczna miała sens, to musimy mieć chęć, energię i motywację do tego, żeby to ćwiczyć. No i właśnie to. Czyli musi być dobra kondycja psychiczna. Tak, psychiczna i no i tutaj właśnie żywieniowa, tak? Jeżeli mamy dobrą, zdrową żywność, no to ona powoduje to, że mamy energii, chęci do życia, do pracy i to powoduje to, że możemy nasze ambitne cele sportowe można zrealizować i skutecznie do nich dotrzeć, więc
dużo ma wpływ na nasz nastrój, na naszą tutaj takie podejście i motywację, właśnie żywność. No i tutaj jest właśnie problem z żywnością, ponieważ jesteśmy wręcz atakowani tą przetworzoną żywnością na każdym kroku, więc podejście do zdrowej żywności może mieć kluczowy czynnik do tego, czy nasza aktywność fizyczna będzie skuteczna. No dobrze, w takim razie proszę mi powiedzieć w dwóch zdaniach, jakie korzyści płyną z gimnastyki dla osób w każdym wieku? No przede wszystkim to jest ten aspekt, żeby zadbać o swoje całe ciało. Gimnastyka, zajęcia są kompleksowe, działają na całe ciało, więc nie trzeba chodzić na trzy rodzaje zajęć, żeby całe ciało poruszyć. Już na tych zajęciach jesteśmy w stanie uruchomić różne mięśnie i odczuć to na następny dzień, że uruchomiliśmy je poprzez to, że zaczynają nas w cudzysłowie trafić zakwasy w różnych dziwnych miejscach. Druga sprawa to jest duży nacisk właśnie na mobilizację, aktywację mięśni okołomiernicznych i wokół obręczy barkowej, czyli to, co z reguły jest przykurczone, osłabione i zmęczone przez długotrwały siedzący tryb pracy, czyli nasze zajęcia są prewencyjne w stosunku do siedzącego trybu pracy. No i w momencie, kiedy zmobilizujemy i zaktywizujemy mięśnie, no to zwiększamy zakresy w stawach poprzez rozciąganie. I tu mamy dedykowane zajęcia z rozciągania, jak również na gimnastyce skupiamy się na obręczy barkowej, przez co zwiększamy te zakresy, poprawiamy sylwetkę, czujemy się bardziej pewniej, bo lepiej się prezentujemy w lustrze, jak również poprzez rozciąganie kluczowych miejsc, tak jak na przykład piersiowy mniejszy, pozbywamy się takiego zgromadzonego stresu, przez co możemy w którymś momencie pełną piersią oddychać, jeżeli dobrze rozluźnimy na przykład odcinek piersiowy pleców. Dodatkowo nieestetyczne odstające łopatki jesteśmy w stanie zniwelować poprzez ćwiczenia z gumą, które wzmacniają tutaj mięśnie okołołopatkowe, rotatory tak zwane obręczy barkowej. I również przy okazji uczymy się stać na rękach, podstawowych ćwiczeń funkcjonalnych, żeby nauczyć się techniki wykonania prostych ćwiczeń, które można będzie wykonywać w domu, czy tutaj na powietrzu, czy na placach takich z drążkami i już rozwijać na przykład ten trening o ćwiczenia siłowe w obrębie ciężaru własnego ciała. Jest to bezpieczna forma treningowa właśnie, bo opiera się na ćwiczeniach w obrębie ciężaru własnego ciała, więc jest tutaj trudno o kontuzję. Jest pan trenerem gimnastyki dla dorosłych. Czy w takim razie seniorów też to dotyczy? Zdecydowanie tak, natomiast no, biorąc pod uwagę to, że my mamy takie mniej więcej od 20 do 50 roku życia, jakby tutaj naszych uczestników gromadzimy, z racji tego, że no, tutaj powyżej 50 roku życia dochodzą różnego rodzaju schorzenia, na które no, już niestety my nie mamy wpływu i tu trzeba pracować z fizjoterapeutą bądź z trenerem personalnym, który będzie znał się na tych schorzeniach. No i niestety w tym wieku już są takie schorzenia, na które my no, nie mamy wpływu, nie wiemy jak tak naprawdę z tym pracować, bo niestety no, nie znamy tych jednostek chorobowych, ale zdarzały się osoby powyżej 60 roku życia, które stwierdzały, że chcą teraz coś sobie zrobić, bo mają na to czas i faktycznie były to akurat osoby, które miały tą aktywność fizyczną zachowaną od dłuższego czasu, co w konsekwencji powodowało to, że oni sobie spokojnie radzili na takich zajęciach. Natomiast no, my bardziej celujemy w wiek między 20 a 50 lat, ten wiek produkcyjny, bo jeszcze to jest duża szansa na to, żeby cokolwiek odbudować, aczkolwiek w wieku powyżej 60 roku życia, no te zajęcia już mogą być zbyt intensywne, więc bardziej tutaj warto by było właśnie skrócić trochę ten czas i poszukać zajęć, które faktycznie są mniej intensywne, ale też zawierają elementy właśnie takiej gimnastyki, czyli tych ćwiczeń rozciągających, utrzymujących właśnie tą sprawność ruchową w różnych stawach, nie tak intensywnie i nie z tak dużym naciskiem, jak ja mam właśnie na swoich zajęciach. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był Paweł Wierzchoń, trener gimnastyki dla dorosłych. Dziękuję. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Forum Radia Rock Parada.